Słuchajcie, witajcie! Witajcie! Witajcie na kolejnym odcinku Rady Śląska Dzieszyńskiego. Dzisiaj taki odcinek bardziej gastronomiczny, bo my mamy okazję napić się pierwszy raz tego naszego wymarzonego piwa Noszak. Temu po raz pierwszy będziemy tutaj go próbować i recenzować. Z nami dzisiaj mamy też znakomitych gości, mamy cieszyński Ród z Goleńszyc. Ciesiechut. Cieszybor. Cieszybor z nami jest. I Sieciech. No i jest też Władek, obecnie pełniący rolę chwilowo księcia cieszyńskiego Przemysława Noszaka. Jemu się od tego czasu trochę poprzestawiało w głowie i myśli sobie, że będzie mógł odebrać władzę ludowi. No ale przypominamy. Ale książę siedzi z ludem i będzie blisko rady. Żeby cię ta, będzie żeby zawsze cię ten, doradzał, dobrze radzi. Żeby cię ten lud nie usadził. Ja. No ale nie, tak naprawdę my przekory przekorami. My tutaj są w jednej ważnej sprawie. Będziemy teraz próbować tego piwa, Noszak, pierwsza partia i będziemy mówić, czy je dobre, czy nie. Także słuchajcie, teraz następuje krótka próba. Teraz każdy weźmie po łyczku i zaraz będziemy oceniać, jak to piwo znajdują poszczególni przedstawiciele różnych epok. Wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza i współczesności. Które czasami do średniowiecza też jest mu bliskie. No zacznijmy od tego, że kolor, taka późna słoma wrześniowa, bardzo dobry, moim zdaniem świetny kolor. Nie wiem, panowie, co myślicie? Kapkiem jaśniejszy od Brackiego. Kapkiem jaśniejszy od Brackiego, ja. Ale dobry, ale dobry. Dobry. Panowie, jak z goryczką? Czuć. Czuć goryczkę, czy nie jest goryczka? Jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja bym nawet powiedział, że to jest taka troszkę lżejsza wersja Brackiego. Może i lżejsza, ale zupełnie nie idealna. Nie ciężka. Ja. To jest tak... To jakby, może dochodzimy do tego, że mamy tutaj Brackie, po którym nie będzie bolała głowa, to już będzie być może piwo idealne. Czyli może pójdziemy śladem Irlandii, że Polak czy też Cieszyniok idzie do baru nie na 5 piw, ale na 10 i dalej wychodzi ze śpiewem i prosto o własnych siłach do domu. I taką przyszłość wróżymy cieszyńskiemu piwowarstwu i jego konsumentom. Znaczy to jest w ogóle bardzo dobre piwo moim zdaniem, jakby to tak powiedzieć uczciwie i... Znaczy ja uczciwie też bardzo dobre, ja go znajduję. Nie, jest okej, okay. Takie żeby właśnie wyjść do baru, napić się kilka piw z kolegami, ze znajomymi jest bardzo fajne. Teraz i opowiedzieć coś o historii. I powiedzieć coś o historii. Słowo sesyjne. Piwo sesyjne, ja. Piwo z historią. Ja, ale teraz pytanie jest jedno ważne i to go trzeba zadać, bo my chcemy iść do ludu. Czy to piwo jest w stanie zastąpić Brackie? Bo my się na tym Brackim przy co wychowali. Ja myślę, że przez długi czas i tak ludzie będą mówić, że będą chodzić na Brackie. W końcu się... No nie będzie wyjścia, trzeba będzie się poniekąd przestawić. A na pewno nie przestawią się na typowe piwa kultowe, tylko na coś, co jest stąd przede wszystkim. Wiadomo. Jeszcze jeśli ono ma w sobie ducha Brackiego, to jest szansa. To jest szansa, ale jak będzie, no to czas pokaże. No to już dobre, no. Wszystkiego dobrego. Zdrówko. Jeszcze raz, chłopaki. Za Noszaka! Za Noszaka. Tu kopalą, ale musisz nas odwieźć później na łupy. Tak jest. Gerard dzisiaj kierowcą. Jak za starych czasów posła woził, to dzisiaj będzie naczelnika. Tak jest. A my was odsyłamy jeszcze do Marszu Przemysława pierwszego Noszaka, który będziemy relacjonować, o którym będziemy wspominać. Ja. Tak samo jak wszyscy mieszkańcy i goście Cieszyna. Ale możemy powiedzieć jedno. Jak ktoś się bał, że się to piwo nam nie uda w Cieszynie, to się udało. To się udało. Mamy co pić. Hej, najlepszego. Zdrówko.